W zakładzie gospodarki odpadami trwa budowa nowoczesnego kompleksu technologicznego mającego odizolować od środowiska zewnętrznego proces przerobu komunalnych odpadów mokrych. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu Firma Roku. Coraz większa moda na zdrowy tryb życia znajduje odzwierciedlenie również w działaniach bielskiego ratusza. W Bielsku-Białej w dużym tempie przybywa bowiem tzw. zewnętrznych siłowni. Miejska cykliczna impreza plenerowa, wakacyjne lato z kulturą na dobre zadomowiło się na dwóch bielskich estradach. W Parku Słowackiego projektem Nowe Mitologie podsumowano pierwszy etap wakacyjnych międzynarodowych rezydencji artystycznych Beyond Time poza czasem 2015. W Zakładzie Gospodarki Odpadami trwa budowa nowoczesnego kompleksu technologicznego mającego odizolować od środowiska zewnętrznego proces przerobu komunalnych odpadów mokrych. Niespełna dwa miesiące temu informowaliśmy o dużej inwestycji w Zakładzie Gospodarki Odpadami, budowie systemu hermetyzacji procesu kompostowania. Inwestycja postępuje bardzo sprawnie. Dziś kolejne informacje o postępie prac, które zgodnie z planem mają zakończyć się przed upływem tego roku. W tym momencie również hermetyzujemy ten wstępny proces kompostowania, czyli tak naprawdę przyjęcie odpadów. Odpady bardzo często są nieprzyjemnie pachnące już w momencie, wtedy kiedy trafiają do nas do zakładu. Już na tym etapie będzie hermetyczna hala. Tam również te odpady będziemy odpowiednio wysegregowywać, te, które są w żaden sposób niekompostowalne, czyli folia, czyli szkło. One niestety znajdują się w tych odpadach. A po wyczyszczeniu w tym miejscu będziemy mogli już spokojnie, odpowiednio przygotować cały wsad do bioreaktorów. To jest pierwsze. Następnie dobudowujemy 4 bioreaktory do już istniejących 11. Następnie ostatni i trzeci etap, czyli to jest ostatni etap kompostowania, czyli dojrzewanie kompostu na pryzmach. Ten etap również będzie schermetyzowany. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu Firma Roku. Zgłoszenia do udziału w konkursie Firma Roku 2015 oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. Wystarczy je pobrać, wypełnić i odesłać na adres jednego z organizatorów konkursu. Przyjmują je Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz tutejsze Starostwo Powiatowe. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 sierpnia bieżącego roku. Konkurs Firma Roku to unikalna w skali regionalna impreza łącząca samorządy i przedsiębiorców. Kapituła złożona z prezydenta miasta Bielska-Białej, starosty bielskiego i prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu wybierze najlepsze firmy regionu, a nagroda Dedala trafi do najlepszych z najlepszych. Konkurs organizowany jest po raz 6, a bieżący przypada w okresie 25-lecia samorządu gospodarczego i terytorialnego, co symptomatycznie podkreśla wielką rolę, jaką pełnią prężne samorządy Podbeskidzia w rozwoju otoczenia biznesowego oraz przedsiębiorców realizujących swą misję w przyjaznym otoczeniu biznesowym. Zapraszamy do udziału w konkursie i liczymy, że idea konkursu wyboru najlepszych z najlepszych będzie tutaj głównym naszym celem. Gala finałowa 6. edycji Firmy Roku odbędzie się w październiku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Coraz większa moda na zdrowy tryb życia znajduje odzwierciedlenie również w działaniach bielskiego ratusza. W Bielsku-Białej w dużym tempie przybywa bowiem tzw. zewnętrznych siłowni. Na koniec tego roku w mieście prócz pierwszego i chyba najbardziej znanego parku siłowego pod Dębowcem będziemy mieli aż 12 publicznie dostępnych siłowni pod chmurką, wykonanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej. Można powiedzieć, że choć stalowe, rosną jak grzyby po deszczu. Coraz więcej tego jest na terenie miasta. Mieszkańcy sobie chwalą te urządzenia, które są montowane, ponieważ w jednym miejscu można dużo właśnie tych ćwiczeń wykonywać. Rozmieszczone są praktycznie w tej chwili już po całym mieście.
Te siłownie to jest na parku na Karpackim, na osiedlu Beskidzkim, przy ulicy Górskiej Stracące, w Hałcznowie przy Placu Zabaw, na Skrzydlewskiego w parku, na Mieszka I też przy Placu Zabaw, wybudowane to było w ubiegłym roku, na Drobniewicza, czyli przy Armii Krajowej nad Szpitalem Wojewódzkim, przy ulicy Babiogórskiej, tak jak już mówiłem, na osiedlu Beskidzkim. Jeszcze w tym roku powstaną w czterech miejscach, przy ulicy Grażyńskiego w Komorowicach Śląskich, przy ulicy Bestwińskiej w Komorowicach Krakowskich, przy ulicy Portowej w Starym Bielsku i na osiedlu Grażyny. Miejska cykliczna impreza plenerowa, wakacyjne lato z kulturą na dobre zadomowiło się na dwóch bielskich estradach. Scena przed Bielskim Centrum Kultury w powszechne dni nie zapowiada tego, co dzieje się pod nią w wakacyjne soboty. Przykładem choćby koncert czeskiej orkiestry Dentej Mała Czarna Hudba. W niedzielne popołudnia jeszcze więcej dzieje się na rynku Starego Miasta. Dzieje się za nami już lipcowe koncerty. Lipiec był dla nas wyjątkowo przychylny pogodowo. Ani jeden z koncertów nie został z powodu deszczu przeniesiony do hali, bo przecież o to w tym chodzi, żeby można było się bawić w słońcu przy pięknej pogodzie i tak dotychczas było. Koncerty bardzo zróżnicowane. Za nami w tej chwili Polska Orkiestra Muzyki Filmowej ze znakomitymi solistami, znanymi chociażby z oratoriów Piotra Rubika czy telewizyjnych programów muzycznych. Za nami również orkiestry Dente, była orkiestra z Czech. Każdy znajdzie coś miłego, bo i kabaretowy Marcin Daniec. I na pożegnanie lata, na które chciałbym szczególnie gorąco zaprosić, rockowo-folkowy Enej. To 23. Nie na rynku, nie w Parku Słowackiego, ale na terenach obok hali pod Dębowcem. Zapraszamy, to będzie naprawdę znakomity koncert. W Parku Słowackiego projektem Nowe Mitologie podsumowano pierwszy etap wakacyjnych międzynarodowych rezydencji artystycznych Beyond Time poza czasem 2015. Projekt Nowe Mitologie Rzeczy Znalezionych autorstwa Valerie Sales podsumowuje jej udział w międzynarodowych rezydencjach artystycznych Beyond Time 2015. W trakcie spotkania w Parku Słowackiego zaprezentowano prace artystki zrealizowane podczas jej pobytu w Bielsku-Białej, ale nie tylko. Można było bowiem oglądać także instalację Jadwigi Sawickiej, gościa specjalnego rezydencji, oraz wziąć udział w działaniach artystycznych Małgorzaty Rozenał. Mija pierwszy miesiąc rezydencji, czwartej edycji Beyond Time poza czasem. W Parku Słowackiego dzisiaj zaprezentuje swoje prace artystka, która brała udział w tych rezydencjach w lipcu, Valerie Sales z Kanady. Zaprezentuje swoje flagi, które wykonała podczas pobytu w Bielsku-Białej. Również inne prace wykonane i oparte na wcześniejszych badaniach, jakichś poszukiwaniach informacji o naszym mieście. Również ponieważ całe rezydencje odbywają się pod znakiem współpracy z różnymi artystami, z lokalnym środowiskiem, w ten projekt dzisiaj o tytule Nowe Mitologie Rzeczy Znalezionych włączyli się nasi lokalni artyści, między innymi sama kuratorka rezydencji Izabela Ołdak, która również tutaj w parku prezentuje swoje totemy, swoje flagi, będzie udział brała w koncercie, który rozpocznie się o godzinie 17. Będzie to koncert lokalnej grupy Mystic Lab, wykonującą muzykę etniczną. W tym roku aura wakacyjna jest dość kapryśna i mogli się o tym przekonać również uczestnicy projektu. W cień parkowych drzew projekt Nowe Mitologie wpasował się idealnie. Słońce jednak tego popołudnia postanowiło schować się na jakiś czas za deszczowymi chmurami. Stąd już wspólna muzyczna improwizacja z zespołem Mystic Lab odbyła się w deszczu. Muzykom to jednak specjalnie nie przeszkadzało.